Dzień dobry kochani, ja nazywam się Murach Tomasz. Jestem tutaj z przyjaciółmi, żeby wam powiedzieć bardzo dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus żyje i może... I ten Jezus jest prawdziwy i może dzisiaj zostać zbawiony przez uwierzenie w to, co się wykonało na krzyżu 2000 lat temu. Otóż Jezus zapłacił za twoje grzechy wszystkie. Przeszłe, przyszłe, teraźniejsze. I wstał z martwych. I każdy, kto uchwyci się tej informacji, zostanie zbawiony. Czytaj, po śmierci pójdzie do nieba, stanie się dzieckiem Bożym i od dzisiaj może zacząć zwycięskie życie z Bogiem na ziemi. Szatan został pokonany 2000 lat temu. Każda choroba, każda bieda, każda niemoc została pokonana, każda patologia. I Jezus to wziął wszystko na krzyż. Ja kilka lat do tyłu uwierzyłem w tę informację, narodziłem się na nowo, jestem nowym człowiekiem. Idę po śmierci do nieba, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, modlę się o wskrzeszenia, żyję z Bogiem. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jestem wolny od grzechu. I żyję z Bogiem zwycięsko na tej ziemi i głoszę również tobie to, żebyś mógł zostać również zbawiony. Abyś dowiedział się, jaka jest prawda. Abyś nie poszedł do piekła, ponieważ Jezus chce, żebyś przyjął Jego ofiarę. Bóg chce, aby każdy człowiek został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Możesz dzisiaj uwierzyć w Jezusa. On nie jest jakąś religijną istotą, to nie jest figurka, to nie obrazek, to nie opłatek. Powiem ci, że na niebo nie jesteś w stanie sobie zasłużyć. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, każdy człowiek zgrzeszył. I nie jesteś w stanie sobie jakoś przebłagać w swój sposób, czy też chodząc do spowiedzi co tydzień, czy co święta, abyś na to, że Bóg spodoba się Bogu. Jedynie może się spodobać Bogu, jeśli uwierzysz w Jezusa, że każdy twój grzech został zgładzony na krzyżu. On swoją świętą krew przelał, żebyś mógł zostać uratowany od piekła tak naprawdę. Bo jeśli dzisiaj, jeśli nie zdecydujesz tutaj na tej ziemi się na Jezusa, jeśli nie wybierzesz prawdy, nie wybierzesz drogi z Bogiem, jeśli nie narodzisz się na nowo, to niestety wieczność spędzisz w piekle. Nie ma żadnego czyśca, nie ma żadnej reinkarnacji, nie ma nic po środku. Kiedyś myślałem, że jest czyściec, później myślałem, że jest reinkarnacja. Oczywiście jedno i drugie to ściema. Diabeł zajmuje się kłamstwem właśnie. On jest ojcem kłamstwa. Jezus powiedział o nim, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa i od niego wszelkie kłamstwo pochodzi. Każda choroba, każda niemoc, każda patologia, każde zniewolenie, każde zwiedzenie. Jeśli chcesz być wolny, znaczy, możesz być dzisiaj wolny od tego diabła, ponieważ jeśli nie znasz Jezusa, to chodzisz za rękę z diabłem. I on cię zaprowadzi do piekła prosto. I tylko Jezus może cię wyrwać z jego szpony, jeśli dzisiaj zdecydujesz swoją wolą, którą ci Bóg dał. A Bóg dał ci wolną wolę. Może dzisiaj zdecydować, że wybierzesz Jezusa, o którym ci właśnie głoszę. On powiedział, jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Prawdziwy Kościół to ludzie, którzy się narodzili z Bożego Ducha, a oto właśnie ci, którzy tutaj ze mną przyszli i Jezus chce, żebyś również stał się zbawiony i dołączył do Jego rodziny. I tylko nie ma innej drogi, jak tylko przez nowe narodzenie. Możesz chodzić do jakiegoś religijnego kościoła, który jest tak naprawdę martwy i nie ma nic wspólnego z kościołem. Ja tak też chodziłem. Możesz siedzieć w tej ławce, tam przychodzić na święta, robić różne rytuały, a po śmierci pójść do piekła. Jeśli się nie narodzisz na nowo. Bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że ten, kto się nie narodzi na nowo, z wody i z ducha nie wejdzie do mojego królestwa. Jedynym wejściem do Królestwa Bożego jest narodzenie się na nowo. Czyli uwierzenie, że Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Nieważne skąd jesteś, nieważne ile masz lat, nieważne jakie rzeczy zrobiłeś. Czy też zabiłeś kogoś, czy ty nie zabiłeś, możesz wybrać Jezusa. Ja myślałem, że jestem dobry i nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, no to jakoś tam wejdę, prześlizgnę się i wejdę później może do nieba. Ale tak naprawdę to jest kłamstwo, że ty jesteś dobrym człowiekiem, ale to jest za mało. Moralność to nie jest droga do Boga. Jezus nie głosił moralności, Jezus głosił życie. Jezus zapłacił za twoje grzechy, żebyś go wybrał. Dzisiaj możesz spokutować ze swojego życia, możesz spokutować z własnej koncepcji życiowej, z własnego poglądu. Możesz dzisiaj uznać, że Jezus Chrystus żyje, jest prawdziwy i ty go potrzebujesz. Nie jesteś tego świadomy, ale bardzo go potrzebujesz. I właśnie dzisiaj po to tutaj jesteśmy tutaj co tydzień, żeby
zaludniać niebo, żeby ludzie wiedzieli, że Jezus jest jedyną drogą do nieba. I dzisiaj możesz uzyskać to zbawienie. Nie czekaj. Jeśli masz w głowie wątpliwości, to powiem ci, od kogo są. Od diabła. On zajmuje się tym, żebyś zwątpił w to, co mówię. Możesz dzisiaj wybrać prawdę. Możesz wybrać dzisiaj Jezusa. Uwierz. Uwierz dzisiaj w słowa prawdy. Jezus żyje i On zapłacił za twoje grzechy, abyś mógł spędzić wieczność w niebie z Bogiem. A więc uwierz w to, bo to prawda. Nie ma innej drogi do Boga. Nie ma innych pośredników. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus. I On poniósł już karę za grzech twój. Nie ma możliwości się wystarać o niebo. Twoje dobre uczynki nie zaprowadzą cię do nieba. Dobrzy ludzie, którzy nie uznali Jezusa w swoim życiu, spędzają wieczność w piekle. A więc dzisiaj wybierz. Wybierz życie. Amen.